dlaczego Jezus czyni cuda. Będziemy wiedzieli, jeśli zwrócimy uwagę na słowo cud w Starym Testamencie i w Nowym. W Starym po hebrajsku nes oznacza coś wspaniałego, fantastycznego, a w Nowym semeja to jest znak, który wskazuje na tego, który jest ponad. Bo każdy cud to jest i uzdrowienie ciała, i wskazanie na kogoś, kto jest ponad nami i któremu na nas zależy, żebyśmy byli w relacji z Nim, żebyśmy nie tylko wierzyli w Boga, ale wierzyli Bogu.